tych, którzy, nie wiem, gdzieś doszli, nie zauważyłem, to witam jeszcze raz. Cieszę się, że z wami mogę być tutaj. A moi drodzy, żyjemy w czasach, które są w sumie takie dość niesamowite. I kiedy patrzę na Biblię w tej całości, tak jak też żeśmy studiowali sobie wcześniej Księgę Rodzaju, to zauważam, że jednym z takich najważniejszych motywów, które mamy w całej Biblii, w całym Piśmie Świętym, jest to, jak Pan Bóg działa ze swoim ludem. Jak próbuje do niego docierać, jak próbuje, aby on się stał tym takim, wręcz powiedzielibyśmy, centrum tego świata, aby Ewangelia, aby dobra nowina, poznanie Pana Boga mogło płynąć na cały świat. Zobaczcie, że po upadku rodzina Adama i Ewy była taką ostoją. Wiemy, że później rodzina się podzieliła. Była część, która została przy Bogu, część, która odeszła. Kiedy później popatrzymy na dalszą historię przed potopem, to wiemy, że rodzina Noego była takimi świadkami, takimi osobami, które były właśnie w centrum uwagi tego całego konfliktu między tymi ludźmi, którzy chcieli do Boga się przybliżać, a tymi, którzy się chcieli oddalać. Wiemy, że później Abraham został takim człowiekiem, który też z tej pewnej perspektywy był osobą, na którą inni ludzie patrzyli i mówili, no to jest Abraham, no w sumie tak, widać po nim, że to jest człowiek, który chodzi z Bogiem. Kiedy pójdziemy dalej, to zobaczymy, że rodzina Józefa była takimi osobami w Egipcie. Wiemy, że później Izrael był taką szczególną rodziną, bardzo dużą rodziną, ale szczególną rodziną, którą Pan Bóg prowadził, którą wyprowadził z Egiptu, której dał ziemię, aby w tej ziemi Izraela, kiedy tam będą, mogli i na północ docierać do ludów, którzy na północy mieszkają od ziemi obiecanej, właśnie Izraela, albo na południe. Byli, można by powiedzieć, w centrum ówczesnego świata, aby mogli opowiadać o Bogu. Wiemy, że czasami lepiej spełniali to zadanie, czasami gorzej, ale zostawimy to. Wiemy, że kiedy wypełnił się czas, to przyszedł Chrystus. I kiedy Chrystus przyszedł, to znowu Izrael stał się centrum zainteresowania. Wiecie, to jest niesamowite, że zaraz przed męką Chrystusa przyszli Grecy i zaczęli szukać Chrystusa. Mówili, gdzie on jest? Przyszli do uczniów, uczniowie do uczniów, no gdzie jest Jezus, prawda? Jezus nam zginął. Bo przyszli Grecy, aby rozmawiać z nim. Zobaczcie, że miejsce i Ewangelia zaczynała działać w taki sposób, że ona docierała do tych miejsc, do których wcześniej miała dotrzeć, ale dopiero kiedy Chrystus przyszedł, to zaczynało tak faktycznie i praktycznie działać. Co się wydarzyło dalej? Czy Kościół po śmierci Chrystusa i zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu spełniał swoje zadanie? Czy Ewangelia docierała do ludzi? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, że to jest niesamowite, ponieważ śledząc historię chrześcijaństwa w tych pierwszych wiekach, dowiadujemy się, że tak naprawdę w pierwszym wieku Ewangelia dotarła do najdalszych zakątków Imperium Rzymskiego. I do dzisiaj są historyczne sprawozdania na przykład z Wysp Brytyjskich, w których wtedy Rzym również miał swoje kolonie, że tam chrześcijaństwo było. I kiedy tam później Kościół rzymski akurat dotarł ze swoimi misjonarzami, to się okazało, że tam już chrześcijaństwo jest. A więc zobaczcie, że takim najważniejszym elementem w oczach Bożych to jest jego lud, który spełnia określone zadanie. Dzieli się Ewangelią. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie idea pozostaje taka sama. Dlatego to jest niesamowite dla mnie, że czasami na Biblię i na różne rzeczy, które są w Biblii, patrzymy z perspektywy tego, co się generalnie działo, jak tam różne królestwa i różne rzeczy, które się dzieją, czy z przeszłości, czy z przyszłości, czy z teraźniejszości naszej, załóżmy. Ale rzadziej patrzymy z perspektywy ludu Bożego i jego roli, którą ma odegrać. A więc chciałbym, żebyśmy sobie spojrzeli na pewne fragmenty, w których właśnie Pan Bóg pokazuje nam
te zmaganie, które jest najważniejsze, to znaczy zmaganie o to, czy my będziemy tymi jego świadkami, czy nie będziemy jego świadkami. Czy będzie ktoś, kto będzie mógł świadczyć o Bogu, czy też nie. No bo zadajmy sobie pytanie, co jest dla Boga, dla ludzi, dla zbawienia ważniejsze? To, że będziemy w tym czy innym kraju, to czy będziemy mieli konflikt, czy będziemy żyli w czasie pokoju, czy to, czy będziemy dobrze rozumieli Boga, czy będziemy rozumieć Jego charakter, czy będziemy rozumieć to, co wydarzyło się na krzyżu, co jest ważniejsze? To drugie, prawda? A więc zobaczcie, że idąc tym tropem, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że chrześcijanie, kiedy zrozumieli, co się wydarzyło na krzyżu, kiedy szli na ten świat, to czy oni się spotykali z konfliktami, z trudnymi sytuacjami, wiecie, politycznymi, życiowymi, na różnych platformach? Oczywiście, mamy czasy Imperium Rzymskiego. Kto wie, ten wie, że to była taka żelazna ręka. Oni by się za bardzo nie patyczkowali z ludźmi. Ci, którzy mieli przywileje w państwie, to mieli przywileje, ale ci, którzy nie mieli, byli drugiej kategorii. No chyba, że byłeś już niewolnikiem, to wtedy w ogóle na krawędzi społeczeństwa. Ale zobaczcie, że chrześcijaństwo wtedy dotarło tylko do pewnej grupy ludzi, czy do wszystkich? Nie, ja nie mówię, że wszyscy przyjęli Chrystusa, ale do kogo docierało? Do wszystkich. A więc zobaczcie, że nagle okazało się, że chrześcijaństwo zaczyna łamać pewne bariery między ludźmi. Zaczyna coś robić w życiu człowieka. Że nagle ten, powiedzmy, niewolnik, on nagle nie patrzył na swoją niewolę tak tragicznie jak przedtem, ponieważ miał nadzieję. Miał wolność, która wykraczała poza jego świat, w którym wtedy się urodził. Czy to było dobre? Nie. Ale wolność, którą dawała Ewangelia, była inną wolnością. Była wolnością, która łamała, można by powiedzieć, czy też odwracała uwagę albo pozwalała przeżyć człowiekowi nawet w złych warunkach to życie godnie, ponieważ on miał nadzieję. Nadzieję na coś lepszego. Ale z drugiej strony, czy ten władca, ten posiadacz tego niewolnika, kiedy poznawał Ewangelię, czy on też się zmieniał? Jak myślicie? Dalej był takim złym człowiekiem, który bił tego sługę, męczył? No na pewno nie. Zobaczcie, że ta zmiana w chrześcijaństwie, to znaczy w ich mentalności, kiedy akceptowali Chrystusa, kiedy zaczynali rozumieć charakter Boży, powodowała pewną zmianę. A czy dowódcy wtedy się zmieniali? Na przykład wojskowi, wiecie, tak to szli, no i wiadomo, jak to wojsko, co wojsko robi. Kradnie, zabija, gwałci, nic dobrego. To było tak, będzie i jest dalej. Pytanie, czy to coś zmieniało? Zobaczcie, kiedy czytamy sobie w Ewangelii Łukasza, kiedy Jan Chrzciciel przyszedł i zaczął głosić, a raczej należałoby powiedzieć przygotowywać drogę dla Pana Jezusa, to rozpoczynając swoją misję, kiedy zaczął mówić pewne rzeczy do ludzi, apelować do ich serc i chrzcić ich w pewnym momencie, powiedział takie słowa. To jest Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Ludzie pytali go, ponieważ wcześniej Jan powiedział do nich, że siekiera już jest przyłożona do korzenia, czyli mówił im o przyjściu Chrystusa, że jeżeli się go zaakceptuje, to jest zbawienie. Jeżeli się go odrzuci, no to niestety, ale zbawienia nie ma, ponieważ grzechy dalej są, jesteś obciążony grzechami. I ludzie go pytali, no dobrze, no to co mamy robić? Werset 10. Cóż więc mamy czynić? Co to oznacza? Kiedy takie pytanie zadajemy? Jaki proces musi zajść w naszej głowie? Musimy coś zrozumieć? Musimy coś zrozumieć, że prawda, charakter Boży jest taki, a taki i my chcemy coś zmienić. A więc mówię o umyśle, ale w sercu też musi się coś stać. Czasami tak mówimy, umysł, ale w sercu też się coś musi stać. Musimy usłyszeć, musimy zrozumieć charakter Boży, no że tak, Pan Bóg czegoś od nas oczekuje, prawda? Pan Bóg chce w jakiś sposób zmienić życie człowieka. I on im mówił takie słowa.
Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma. Kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. Pytali też inni celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: nauczycielu, cóż mamy czynić? A on im powiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze: a my co mamy czynić? A on odpowiedział im: wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie. O czym tu jest mowa? O praktycznym życiu, prawda? Praktyczne życie. Znaczy, nie bądź złym człowiekiem, byśmy powiedzieli inaczej rzecz ujmując. Ale on cały czas zwracał uwagę tym ludziom, że przyjdzie Chrystus. Mówił, że on jest tym mniejszym światłem, że on jest tym, który prowadzi do nich. Mówił im, że kiedy przyjdzie, to on im dodatkowe rzeczy wytłumaczy, że on teraz chrzci wodą, ale przyjdzie Jezus, który będzie chrzcił czym? Ogniem, ale wiemy, że chodzi oczywiście o Ducha Świętego. A więc ja przygotowuję tylko, ale jak zobaczycie Chrystusa, to wtedy idźcie do Niego. Zobaczcie, że w sercach ludzi działy się dziwne rzeczy. I teraz pytanie. Postawcie się w miejscu szatana. Czy jemu się to podobało? Czy jemu się to podobało, że nagle właśnie żołnierze nie kradną, nie biorą więcej, z przemocą się powstrzymują, że niewolnicy są inaczej traktowani, bo mówią, no nie, Pan Bóg, prawda, stworzył nas tak, a nie inaczej, prawda? No wiadomo, mamy taki, a nie inny świat, wpadłeś w długi, więc jesteś, załóżmy, tym niewolnikiem. Ale wiadomo, ale zmienia się podejście do ludzi w tym świecie, w którym żyją. Wiemy, że dzisiaj żyjemy w innym świecie i pewne rzeczy, które wtedy były akceptowane, dzisiaj nie są akceptowane i dobrze, że o to ludzie walczyli. Ale zobaczcie, że zmienia się mentalność ludzi bez zmiany właśnie w tym sercu. Czy cokolwiek by się zmieniło w kulturze? Nie. Dalej żylibyśmy tak samo. Wystarczy sobie popatrzeć na niektóre kultury, w których pewne rzeczy są dopuszczalne nawet w dzisiejszych czasach. Kiedy nie patrzy się z odpowiedniej perspektywy na charakter Boży. I to nie zmienia serca człowieka. Dobrze. A więc czy szatanowi się to podobało? Czy szatanowi generalnie się to podoba? No bo zobaczcie, co się dzieje. Mamy ogród Eden, doprowadza ich do grzechu i wreszcie mówi, no mam ich. No mam ich. Przychodzi najpierw Jan Chrzciciel, powiedzieliśmy, później przychodzi Jezus i nagle się okazuje, że ci ludzie wreszcie zaczynają rozumieć charakter Boga. Wreszcie zaczynają rozumieć, że Bóg poświęcił swojego Syna, aby oni mogli żyć. Wiecie, największe poświęcenie, jakie jest możliwe. I nagle się okazuje, że ludzie mówią, no faktycznie, czegoś takiego to my nigdy nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy i to się nie wydarzyło. My chcemy mieć takiego Boga. Wielu ludzi tak do tego podchodziło w prosty sposób, upraszczając to do minimum. I ich charakter był zmieniany. Czy szatanowi się to podoba? No zobaczcie, że nagle się okazuje, że przecież ci ludzie, którzy byli jego niewolnikami, co się z nimi dzieje? Czy oni dalej są jego niewolnikami? Są czy nie? Jak myślicie? Zmienili Pana. Nagle się okazuje, że oni zmieniają Pana. I zobaczcie, że kiedy apostoł Paweł pisał do chrześcijan w liście do Rzymian, ujął to w bardzo prosty sposób. Na podstawie dokładnie tego, co mówiliśmy. To jest 6 rozdział i werset 16. Czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Wiecie, co jest najciekawsze? Że tam tak naprawdę chodzi o niewolnictwo. To jest niewolnik. Możemy być albo niewolnikami szatana, albo niewolnikami Pana Boga. I myślę, że Paweł użył tego słowa specjalnie, aby pokazać, że w jednym przypadku nie mamy własnej woli i w drugim przypadku nie mamy własnej woli, ale jedna wola jest całkowicie zła, a druga jest całkowicie dobra. Wiecie, 100% zła, 100% dobra. I pewien kaznodzieja powiedział, że rozwiązanie tego problemu, bo czasami ludzie, no jak to niewolnikiem, to jest złe. Rozwiązanie tego problemu jest takie, że albo
nasze myślenie, nasze serce stanie się w 100% w zgodzie z jednym obrazem albo z drugim obrazem. Wiecie, nie możemy być po środku, nie możemy być 50/50. Czegoś takiego nie ma dla Pawła. A więc spójrzcie na to, że szatan tym bardziej musiał być niezadowolony. On, widząc, co się dzieje, zaczął rozumieć, że on traci swój przyczółek. Jego królestwo zostaje naruszone. Miał ziemię, dostał ją, była jego własnością, a nagle tutaj Bóg zaczyna działać. I to jeszcze z mocą Ducha Świętego. Dlatego ten werset, który przeczytaliśmy na początek z Księgi Objawienia, że szatan zawrzał gniewem. I znowu, dlaczego szatan zawrzał gniewem? No bo jest lud Boży na ziemi. Ten lud Boży coś robi. Jak lud Boży coś robi, no to szatan wtedy, no to ja zrobię wszystko, żeby ich w najlepszym wypadku zdemotywować. A w najgorszym wypadku, żeby tam wejść i narobić problemów. Różnego rodzaju. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie teraz na chwilę Księgę Daniela. Księgę Daniela na drugim rozdziale. W drugim rozdziale, mam nadzieję, że pamiętacie, mamy opisany pewien obraz ze snu króla, który składał się z różnych kruszców. I pamiętamy, że tam głowa jego była za złota, potem było srebro, miedź, żelazo i żelazo zmieszane z gliną. Nie chciałbym czytać całego fragmentu. I wiemy z tej księgi, że te wszystkie kruszce oznaczają różne królestwa. I z całej Księgi Daniela, nie będziemy teraz całej Księgi Daniela studiowali, ale dowiadujemy się, że to są po kolei królestwa i że tam mamy Babilon, tą głowę, bo to jest ten król Nebukadnezar. Wiemy później, że jest Medopersja, Grecja, że jest Rzym. I pytanie jest o te stopy. Najczęściej się mówi, że jest ich 10 i tam jest pewna analogia między innymi rozdziałami, że jest to 10 królestw Europy, które są właśnie po rozpadzie Imperium Rzymskiego. Ale ja chciałbym, żebyśmy ten element zostawili i skupili się na dodatkowej kwestii. To znaczy, czym jest ta glina? Bo może pamiętacie, może nie, rzadziej skupiamy się na elemencie gliny, a częściej mówimy bardzo ogólnie. Czy ktoś pamięta, co, może inaczej dodam jeszcze, z Księgi Daniela przeczytam jeden werset. Jest to drugi rozdział i 41 werset. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza, oznacza to, że królestwo będzie podzielone, będzie w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną. Z czym wam się kojarzy glina? Albo glina garncarska, jak niektóre przekłady oddają. I podpowiem, że w oryginale jest garncarska. Z czym się kojarzy glina? Głośniej? Z lepieniem. Co było lepione w Biblii? O, może tak. Człowiek był lepiony. Co jeszcze jest lepione w Biblii? Naczynia. I te dwa skojarzenia powinny nam już wystarczyć. Zobaczcie, że kiedy Pan Bóg ulepił człowieka, to na jaki obraz go ulepił? Swój. Aby człowiek reprezentował Boga. A więc mówimy tu o ludzie Bożym. Nie mówimy o tej zmianie, która zaistniała później, ale o ludzie Bożym. I drugi jest ciekawy fragment w Księdze Jeremiasza w 18 rozdziale, który również nam mówi o tej glinie garncarskiej w bardzo takim ciekawym kontekście. Kiedy Pan Bóg zwraca się do domu Izraela, ponieważ jego działania były, powiedzmy, naganne, ale że byli jego ludem, więc mówi do nich przez taki obraz. 18 rozdział, może od 1 wersetu. I słowo, które doszło do Jeremiasza od Pana mówiące: wstań i zejdź do domu garncarza, a tam sprawię, że usłyszysz moje słowa. Wstąpiłem więc do domu garncarza, a oto on wykonał pracę na kole.
a naczynie, które wykonał z gliny, uległo zniekształceniu w ręce garncarza i uczynił więc z niej inne naczynie, jak mu się podobało uczynić. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: czyż nie mogę z wami postąpić tak jak garncarz domu Izraela, mówi Pan? Oto jak glina w ręce garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. O kim jest mowa? Kto jest gliną? Izrael. Ale wiemy, że w tym symbolu nie musi on oznaczać tylko Izraela, ponieważ jest to generalne odniesienie do Kościoła Bożego w tamtych czasach. A więc zobaczcie, że tym drugim elementem związanym z gliną musi być jakiś element połączony z ludem Bożym w pewien sposób. A więc mamy żelazo i mamy glinę. Co było żelazem? Albo generalnie, co było metalami w tym proroctwie? Konkretne królestwa. A więc zobaczcie, że do gliny i żelaza zostaje nam element z tego królestwa, o którym powiedzieliśmy sobie, że to był, albo raczej przypomnieliśmy sobie, że to był Rzym w tej kolejności. I zostaje nam coś, co jest gliną. A co było gliną? Kościół Boży, byśmy powiedzieli, czy generalnie Kościół, albo jakiś element, można by powiedzieć, władzy duchowej w pewnym sensie. Przeczytam wam kilka krótkich fragmentów. Wtedy Pan ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się duszą, żywą duszą. Ale teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty jesteś naszym garncarzem i jesteśmy wszyscy dziełem Twojej ręki. To jest fragment z psalmu. A więc zobaczcie, że w Biblii jasno jest to rozumiane, że ta glina jest związana w jakiś sposób z ludem Bożym. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Kiedy mamy czasy chrześcijaństwa i przychodzi Jezus, to czy lud Boży jakoś z Chrystusem jest połączony? Kojarzycie jakieś połączenia z Panem Jezusem? Powiedziałbym, że ono też jest związane z ciałem. Pamiętacie, jak te fragmenty szły? Jak one brzmiały? Że czym jest Kościół Boży? Jeszcze raz? Ciałem. Dokładnie. Jedna osoba połączyła fakty. A więc zobaczcie, że mamy ciało Chrystusa, które jest w Nowym Testamencie. Ale dalej jest to ciało. Pytanie teraz jest, czy szatan chce walczyć przeciwko ciału Chrystusa? Czy on mówi tak, nie, no nie jest ciało Chrystusa, ono działa, prawda, ono funkcjonuje normalnie, nie ma żadnej choroby w tym ciele, no to ja je zostawię, niech ogłosi na całym świecie Ewangelię i ja będę tutaj tylko tracił, prawda, moich ludzi. Czy mu na tym zależy? Nie. Jak Jezus przyszedł, czy szatan był szczęśliwy z tego powodu, że szatan przyszedł? Przepraszam. Na odwrót. Jak Jezus przyszedł, to czy szatan był szczęśliwy, że Jezus przyszedł? Co zrobił pierwszy, jak tylko Jezus, i ten 12 rozdział nie czytaliśmy z objawienia, też o tym mówi, że kiedy Jezus przyszedł i kiedy kobieta w symbolu Kościoła Bożego miała urodzić dziecię, czyli Chrystusa, ponieważ on ma rządzić laską żelazną, 12 rozdział objawienia, to co szatan zrobił? Chciał pożreć. A więc teraz czytamy w Ewangelii Mateusza na samym początku, że kiedy Jezus przyszedł na świat i miał się urodzić w stajence, to pojawił się na niebie wielki, rudy smok i chciał go zjeść, tak? Tak było? A kto go chciał zjeść? Pojawił się Herod. Zobaczcie, że szatan ma swoich ludzi. Że szatan ma swoich ludzi. I on będzie walczył. Jezus przyszedł, będzie walczył. Jezus przeżył to pierwsze starcie, zaczął swoją misję. Może najpierw jeszcze sobie nawiążemy do Jana. Jan zaczął swoją misję. Czy szatan przeciwko niemu walczył? Walczył. Bo Jan mówił rzeczy, które mu się nie podobały. A więc go zamknął do więzienia, a finalnie go pewna kobieta tam jeszcze uśmierciła po drodze. Znaczy, nie sama, ale ona użyła innych. Prawda? Tylko podszepty miała. Ale zobaczcie, kiedy dochodzi do końca misji Chrystusa, to co się dzieje?
Czy szatan daje mu święty spokój i mówi, no to rób, Panie Jezu, prawda, ja Cię już zostawię, bo to przegrałem raz, nie udało mi się, później przegrałem drugi raz, popróbowałem Cię skusić na pustyni, no to ja teraz już zostawiam Cię w spokoju. Tak było? Znowu, prawda, wściekłość. Ale znowu, pojawił się wielki rudy smok na niebie i zaczął atakować Jezusa? Jak w jakimś science fiction? Może fantazy bardziej. Tak było? Nie. Znowu wykorzystał kogo? Wykorzystał Heroda. Ba, ale nie tylko. Kogo jeszcze wykorzystał? Judasza wykorzystał? Kogo jeszcze? Przywódców Kościoła wykorzystał. Zobaczcie, że w chwili, w której przychodzi Chrystus, dzieje się coś strasznego. Ponieważ nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy powinni znać Boga, są tymi osobami, które się sprzymierzają z szatanem. Ale dlaczego? Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? O co próbowano oskarżyć Chrystusa? Ktoś pamięta? O bluźnierstwa. Tak naprawdę to o kilka konkretnych przykazań. Pytanie, czy pierwsze przykazanie było oskarżenie o pierwsze przykazanie? Czemu Ewangelia Marka, 2:7? Czemu on mówi takie bluźnierstwa i któż może przebaczyć grzechy oprócz samego Boga? Czyni się Panem Bogiem. Pierwsze przykazanie złamane. Kiedy pójdziemy dalej i otworzymy sobie Ewangelię Jana na 10 i na 30. Ewangelię Jana, 10:33. A, bo list mi się otworzył, nie wiem dlaczego. To nagle się okazuje, że mamy kolejny fragment, który się tyczy kolejnego przykazania. Jest mowa, że Żydzi odpowiedzieli mu, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty będąc człowiekiem czynisz samego siebie Bogiem. Przepraszam, to jest jeszcze pierwsze. Trzecie przykazanie. W 8 Ewangelii Jana. I 58 i 59 werset. 8 i 59 werset. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. I porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus zaś ukrył się i wyszedł ze świątyni i przechodząc między nimi i tak odszedł. Przepraszam, nie wiem dlaczego tutaj mam też trzecie. Ale mamy jeszcze element z Ewangelii Jana z 9, czyli kolejny rozdział, gdzie jest powiedziane w 16 wersecie, że niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda i nastąpił wśród nich co? Rozłam. Ale zobaczcie, że jak zastanowimy się nad tym, to Jezus łamał pierwszą część dekalogu. Czynił się Bogiem. Moglibyśmy powiedzieć jeszcze, że nie można czynić obrazu, widzialnego obrazu Pana Boga, prawda? Ale ciekawe jest, że w liście do Hebrajczyków studiowaliśmy niedawno, w pierwszym rozdziale, w pierwszych wersetach jest w sumie powiedziane, że Jezus jest obrazem Boga. Jezus sam powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widzi mnie, widział i Ojca. Przechodząc po kolei przez przykazania, pierwsze 4 przykazania, dowiadujemy się, że Jezus łamie tak naprawdę każde z nich z perspektywy tych liderów. Ja nie mówię, że on faktycznie je złamał, ponieważ on był Bogiem, więc on mógł to o sobie powiedzieć. Ale zobaczcie, że oni nie chcieli tego zrozumieć. I oskarżyli go dokładnie o to. Kiedy Jezus stanął przed Piłatem, to Piłat powiedział, no tak, muszę cię skazać na śmierć, ponieważ tak, zamordowałeś, kradłeś, cudzołożyłeś i robiłeś jeszcze wiele innych dziwnych rzeczy, które są niezgodne z prawem w państwie. Tak było? Nie. Zobaczcie, że później, kiedy patrzymy na chrześcijan, to mamy tą samą sytuację,
Rzym prześladował chrześcijan nie dlatego, że byli złymi obywatelami, ale dlatego, że wierzyli inaczej. To jest niesamowite. Zobaczcie, że w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale czytamy niesamowite słowa, które z jednej strony tłumaczą nam coś, ale z drugiej strony powodują pewien problem, o którym sobie za chwilkę powiemy. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, werset 20 i 21. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 20 i 21 werset. Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą oto tu, albo oto tam jest Królestwo Boże, bowiem jest wewnątrz was. Gdzie się zaczyna zmiana, kiedy chcemy należeć do Królestwa Bożego? W środku. Pytanie teraz, czy ja mogę spowodować tą zmianę u kogokolwiek z was? Nie. Rozumiecie, jaki jest problem? Że nikt nie może spowodować wiary u kogoś innego, powiedzieć tak, ty musisz wierzyć. To musi być coś, co się rodzi z powodu właśnie zrozumienia, tak jak Jan głosił i ludzie mówili, no my chcemy tego Boga, to co my mamy robić, żeby, prawda, żeby się ochrzcić i żeby było widać, że my jesteśmy innymi ludźmi. My już nie chcemy być tacy, jacy jesteśmy. Nagle się okazuje, że to musi być w sercu. No dobrze, no ale Ewangelia Jezusa była jakaś inna od tej Ewangelii, o której mówili liderzy duchowni tamtych czasów. Po co sięgnęli? Po Piłata. Zobaczcie, że ta glina i ten żelazo w pewien sposób pokazuje nam dokładnie ten problem. Ludzi, którzy uważają, że ich zrozumienie jest dobre i że jakiekolwiek odejście od tego jest czymś złym i to trzeba za wszelką cenę powstrzymać. Ale to nie jest wszystko. Kiedy Jezus stanął przed radą i najwyższy kapłan zwrócił się pewnymi słowami do zgromadzonych, kogo jest lepiej poświęcić? Jednego człowieka czy cały naród? Logicznie. Kogo jest lepiej poświęcić? Jednego człowieka czy cały naród? No jednego człowieka, prawda? No przecież więcej ludzi to lepiej tak uratować. Tak naprawdę on wtedy prorokował o Jezusie. Ale zobaczcie, że w jego mentalności było lepiej poświęcić garstkę niż cały naród. Bo przecież większość ma dobre zrozumienie, większość ma rację. I nagle powstaje problem. Posłuchajcie pewnego fragmentu z życia Jezusa. Królestwo Chrystusa nie rodzi się na mocy decyzji ziemskich sądów, organów doradczych i parlamentów, ale powstaje dzięki przyswojeniu sobie przez ludzkość natury Chrystusa, dzięki działaniu Ducha Świętego. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Fragment z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Oto jedyna siła, która jest w stanie podnieść rodzaj ludzki, ludzkie zaś działanie dla osiągnięcia tego dzieła, to nauczanie i wprowadzenie w życie Słowa Bożego. Zobaczcie, że my możemy mówić, my możemy czytać Słowo Boże. I Słowo Boże albo znajdzie odpowiedź w sercu człowieka, albo nie znajdzie. Ale nie można przymusić. Nie da się. To znaczy, no chyba, że. Chyba, że pójdziemy do Piłata. I zobaczcie, że w pewien sposób dla chrześcijan we wszystkich wiekach to był najważniejszy i największy problem. W chwili, w której zostawiono wolność religijną, był pokój. Ale w chwili, w której ta wolność została odebrana, religijna,
Czyli ktoś zaczął dyktować, jak to należy rozumieć. Przepraszam. Nagle pojawiał się problem. Nagle ludzie, którzy byli wolni, uczniowie, którzy byli wolni i mogli głosić, nagle zaczynali być prześladowani, ponieważ no przecież to największym Bogiem jest cesarz, a nie jakiś Jezus. Przecież to nie tak trzeba rozumieć, tylko tak. No to pójdziemy do władzy Rzymu i sięgniemy po nią. I wtedy powstawały problemy. Zobaczcie, że tak naprawdę cały sąd nad Jezusem miał prawo bytu tylko dlatego, że ta władza została udzielona. Że zostało wsparcie udzielone. Zobaczcie, że w przeszłości jedną historię krótką, Eliasz. Kto dawał możliwość działania tej dziwnej kobiecie, która tam się pojawiła, Jezabel? Kto jej pozwalał? Przecież sama nie miała mocy. Ale król mówił, rób co możesz, prawda, żeby mi dać tą winnicę Nabota, żeby zrobić to albo tamto. W czasach Jezusa miało miejsce to samo. Zobaczcie, że później w czasach apostolskich ma miejsce znowu to samo. Kościół żydowski, któremu nie podoba się to nowe zrozumienie, które Pan Bóg chce im dać, aby oni właśnie wyszli ze swojego jakiegoś dziwnego zrozumienia i przyjęli to, co Bóg objawia, sięgają po władzę Rzymu w taki czy inny sposób, aby prześladować. Paweł robił dokładnie to samo. Zobaczcie, że później, kiedy w przyszłość pójdziemy, to cały ten rozdział 12 z Księgi Objawienia, z którego mieliśmy ostatni werset, znowu obrazuje nam smoka, który prześladuje. Czyli jakąś władzę, która jest w tej powiedzielibyśmy unii. Z jednej strony mamy Kościół, a z drugiej strony mamy państwo, które daje możliwość prześladowania. I cała Księga Objawienia, Księga Daniela zresztą również, kładzie nam nacisk dokładnie na to, że jeżeli mamy możliwość, tak jak my dzisiaj teraz, do tego, aby mówić, rozmawiać o Bogu, aby dzielić się swoimi przekonaniami, żyjemy w pokoju. Nie mamy problemu. Nie mamy tego smoka, który zawrzał tym gniewem. Ale zobaczcie, że jeżeli smok nie zawrze, jeżeli mamy wolność, to nieważne, co się dzieje naokoło nas, ponieważ my możemy się Ewangelią dzielić. My mamy tym pokój. Ale dla chrześcijan wtedy i dzisiaj największym problemem było to, aby zwracać uwagę, kiedy ta wolność znika. Jeden krótki fragment chciałem wam przeczytać. Ponieważ kiedy Kościół głosił, to szatanowi się nie podobało. Szatan chciał powstrzymać Kościół apostolski, aby on już nie głosił. I najpierw były prześladowania. A po pewnym czasie złożył pewną propozycję. Przeczytam wam krótko jeden krótki fragment z Wielkiego Boju. To jest strona 29. Szatan już raz starał się zawrzeć ugodę z Chrystusem. Przyszedł do Syna Bożego, gdy ten przebywał na pustkowiu i pokazując mu wszystkie królestwa świata oraz całą ich wspaniałość, zaproponował, żeby Chrystus mu się pokłonił. To jest kuszenie, prawda? Pamiętacie, co mu dał? Królestwa świata za pokłon? Czyli inaczej rzecz ujmując, nie musisz za nie płacić. Nie musisz za nie zapłacić swoją krwią. Tylko oddaj mi pokłon, prawda? Bądź moim człowiekiem. Aby się mu pokłonił, uznając tym samym jego potęgę. A wtedy on ofiaruje mu cały świat. Szatan ofiaruje mu cały świat za darmo, powiedzmy. Chrystus zgromił zarozumialstwo kusiciela i zmusił go do odejścia. Gdy jednak z tą samą pokusą szatan zbliżył się do ludzi, odniósł wielki sukces. Kościół, by zapewnić sobie ziemskie korzyści i kwiatową sławę, szukał poparcia i przyjaźni u możnych tego świata. Odrzuciwszy zaś Chrystusa, musieli ulec przedstawicielowi księcia ciemności, biskupowi Rzymu. Zobaczcie, że nawet chrześcijaństwo, nawet lud Boży, który
w pewnym sensie, no przecież oni wierzyli w Chrystusa. Może dojść do wniosku, my jako chrześcijanie możemy dojść do wniosku, że nasza racja jest najważniejsza. I no, jeżeli już sobie nie dajemy rady żadnymi innymi sposobami, nie jesteśmy w stanie przekonać, żeby to królestwo właśnie miało miejsce w sercu, to co? To pójdziemy może do państwa i tak pogadamy, tak między wierszami, że wiecie, jak nam dacie więcej możliwości, no to jakoś się dogadamy z innymi rzeczami. Zobaczcie, jak to jest łatwo, nawet dla dobra. Pomyślcie sobie, kraj nasz, adwentystów. No to sobota niech będzie wolna, prawda? I tylko sobota. Żaden inny dzień dla nikogo. Bo może być kraj adwentystów i powiemy, no to teraz niech każdy sobie wybierze, w który dzień chce mieć wolny i w który chce oddawać Bogu cześć. Niech każdy ma tą wolność. Niech będzie przekonany. A może być zupełnie inne podejście, no bo przecież oni muszą wierzyć tak jak my, bo to oznacza zbawienie. I może to być nawet... Idea może być nawet dobra. Ale wyniki są złe, ponieważ gwarantują prześladowanie. Dlatego Jezus próbował za każdym razem pokazać nam, że to, co się należy komu? Bogu? To się należy Bogu. A to, co się należy komu? Cesarzowi? To się należy cesarzowi. Nie łączymy tych dwóch rzeczy. I zobaczcie, że chrześcijaństwo jest po to, aby nieść światło. Kiedy chrześcijaństwo niesie światło, to szatan zaczyna robić problemy. Dlatego ja się czasami zastanawiam, czy my dzisiaj niesiemy światło, czy my jesteśmy tak poddani Duchowi Świętemu, jak byli poddani apostołowie. Bo to jest ważne pytanie. Dlaczego szatan nas dzisiaj tak nie atakuje? Znaczy atakuje nas innymi sposobami, możemy powiedzieć. Ale wiecie, my dla niego nie stwarzamy takiego zagrożenia jak Kościół w pierwszym wieku. Musimy sobie jasno z tego zdać sprawę. No nie stwarzamy dla niego zagrożenia. On mówi, wiecie, to my tam pośle tam jakąś, prawda, jakieś inne kuszenia. Tak, żeby ich troszkę, powiedzmy, trzymać w takim lekkim stanie. Takim, wiecie, nie za ciepłym, nie za zimnym. Powiedzielibyśmy po biblijnemu. Ale wiecie, ale my nie jesteśmy zagrożeniem. On mówi, walczycie przeciwko czemu? Oni przecież i tak nic nie robią. Zobaczcie, że sami pozwoliliśmy szatanowi niejako, aby on tak nas w pewien sposób uwarunkował, abyśmy nie stwarzali dla niego zagrożenia. Zobaczcie, że nie patrzymy na dar Chrystusa, dar życia, tak jak patrzył pierwszy Kościół. Gdzie wiecie, no powiedzmy sobie, że ja dzisiaj, no z Polski to nie wystarczy, bo Izrael, Jerozolima jest dalej. Ale zobaczcie, że oni z Jerozolimy wyszli i oni dotarli do Anglii. Wiecie, ile to jest kilometrów? Wiecie, ile to jest kilometrów? Na piechotę. No może czasami gdzieś podjechał, nie wiem, na jakim koniu, prawda? Gdzie by tam jakiegoś brali dziwnego człowieka, co im o Biblii opowiada i o Bogu. Pewnie na piechotę szli. Może czasami statkami, tak jak Paweł. Ale to w obrębie Morza Śródziemnego. Ale tam dalej trzeba iść. I to jest coraz zimniej jeszcze. Wiecie, no... Ja nie wiem, w ile oni tam dotarli. Ale wyobraźcie sobie w takiej pogodzie, jak mamy dzisiaj, że czasami deszcz, a czasami śniegiem. Nie jest takie proste. Ale jedno pokolenie. Wiecie, to mogła być nawet jedna osoba, bym powiedział. Ja nie wiem, kto to był. Ja nie wiem, ilu ich było. Ale dotarł tam. Opowiedział. Nauczył. I ten kościół tam był. Że dopiero w średniowieczu, jak nie pamiętam już, to był X wiek, czy XI, czy troszkę wcześniej, czy później, ale nagle tam docierają właśnie z kościoła rzymskiego, bo oni też mieli swoich misjonarzy, docierają tam i oni mówią, ale tutaj chrześcijaństwo jest. Inne niż nasze, no bo oni jakąś sobotę, prawda, święcą. Nie uznają papieża, bo mówią, że mają króla Jezusa. No to trzeba państwo, prawda, tu zorganizować, żeby ich jakoś prześladowali. I zrobili to. Ale zobaczcie, że ta Ewangelia tak docierała. Zobaczcie, że na ziemiach polskich była przecież Ewangelia, zanim wpływy Rzymu tu dotarły. Zobaczcie, że w Afryce była Ewangelia, zanim tam wpływy Rzymu dotarły.
Zobaczcie, że Ewangelia była w wielu miejscach, ponieważ ci ludzie po prostu szli. Ja nie wiem, czy ich buty się nie ścierały, tak jak na pustyni. Ja nie wiem. Ale zobaczcie, że dzisiaj mamy jakiś problem. Ponieważ ja powiem wam osobiście, że ja bym tak iść chyba nie potrafił. Ja myślę, że niewielu z nas by potrafiło tak iść. Wiecie, ja nie mówię tylu kilometrów, ale z takim poświęceniem, z takim zapałem. Z nami coś jest nie tak. Pan Bóg dał nam czas pokoju, dał nam wielkie błogosławieństwo, a my postanowiliśmy, że jak jest czas pokoju, to my sobie odpoczniemy, prawda? To my już nic nie musimy robić, jesteśmy bezpieczni, nic nas złego nie spotka. Ale zobaczcie, że objawienie nam mówi, że te czasy wrócą. Wiecie, Ellen White napisała takie słowa, przytoczę je z pamięci, że lekcje, których nie chcemy nauczyć się w czasie pokoju, będziemy musieli nauczyć się w czasie, powiedziałbym, nie pamiętam, to znaczy pamiętam trochę po angielsku ten fragment, severe trouble, taki bardzo trudny czas. To nie jest coś takiego, że będzie trochę gorzej, trochę biedniej, trochę mniej, nie wiem, na półkach znajdziemy chipsów. Tylko to będzie duchowy, przede wszystkim duchowy czas trudny. Dlatego zachęcam was, moi drodzy, abyśmy właśnie czytali, abyśmy patrzyli i zastanawiali się, co zmieniło serca tych ludzi tak dokładnie, że oni kiedy modlili się i kiedy otrzymali Ducha Świętego, że oni faktycznie chcieli. To było ich pragnienie serca. Wiecie, nie, że my teraz musimy i my teraz, wiecie, to pójdziemy. Tylko, że to było ich pragnienie serca. Że Ewangelia potrafiła tak zmienić, zrozumiana i przyjęta do serca, kiedy się faktycznie tam narodziła, potrafiła tak ich zmotywować, że nic ich nie powstrzymało. I wtedy szatan mówił, to jak ich teraz nie powstrzymam, to ja ich nigdy nie powstrzymam. Bo szatan będzie chciał nas powstrzymywać. Ale my wiemy, że jest ktoś silniejszy. Że jest Chrystus, który pokonał go i który to samo zwycięstwo oferuje nam nad szatanem, nad jego pokusami, nad jego tymi wszystkimi rzeczami, które chce w nas jeszcze rzucić. I czasami myślimy, że czas ucisku, to teraz, prawda, muszę A, B, C, D, E, F, G, H i całą listę odznaczamy, czy ja już jestem przygotowany na czasy końca. A zapominamy o naszym sercu. No nie chodzi o listę, tylko to chodzi o to, czy nasze serce będzie, powiedziałbym, ustawione na te odpowiednie tory, jak lokomotywa. Tak, żeby nas nic nie wykoleiło. Dlatego patrzmy na Chrystusa, znajmy pewne rzeczy, poznajmy, zrozummy, skąd się biorą, zrozummy, przed czym nas Bóg przestrzega, ale żeby ta Ewangelia narodziła się w naszych sercach, jeżeli się nie narodzi, to nic nam nie pomoże. Żadna wiedza i żadne dobre zrozumienie, ponieważ będziemy wtedy tak samo jak ci, którzy byli wtedy za czasów Jezusa. Wielu z nich przyjmowało, ale potem się oddzielili od Jezusa. Wielu później przyjmowało, ale była próba. Żaden z uczniów nawet nie wytrwał, ale się rozproszyli. Na szczęście się pozbierali. Nie wszyscy, ale się pozbierali. Dlatego szukajmy Boga teraz, kiedy On chce dać się znaleźć i kiedy mamy ku temu czas. I również niech to ma wymiar właśnie działania, abyśmy mogli innym opowiedzieć i aby ten zapał mógł być przekazany, jak ta pochodnia, prawda? Odpalana jedna od drugiej. Abyśmy razem mogli być przygotowani na przyjście Pana Jezusa. Amen.